Połapcie nam liski, małe liski, które psują winnicę, bo nasza winnica ma delikatne grona. Pieśń nad pieśniami, 2 rozdział, 15 werset. Małżeńskie rady, których uczy nas Biblia. Co najmniej 3 małe liski mogą zepsuć wrażliwe grona w małżeństwie. Po pierwsze, brak zrozumienia. W 1 liście Piotra, 3 rozdział, 7 werset czytamy: Mężowie, obcujcie z nimi ze zrozumieniem, oddając cześć żonie jako naczyniu słabszemu. Bardzo ważne jest, abyśmy poznali kilka podstawowych fizycznych i emocjonalnych różnic między mężczyzną a kobietą. Jeśli mamy zrozumienie na ich temat, nie będziemy mieć nierealistycznych oczekiwań wobec siebie. Po drugie, brak rozwagi, 2 mały lisek. Jeden ze słowników definiuje rozwagę jako troskliwą opiekę nad innymi. Przeciwieństwem tego jest egoizm i brak troski. Zastosujmy Rzymian 15, rozdział 2, werset do naszych relacji małżeńskich, parafrazując go. Oddam go trochę inaczej niż jest w tekście Biblii, tak żeby przybliżyć go do tej idei tego odcinka. Niech każdy z nas sprawia przyjemność swemu współmałżonkowi dla jego dobra, co prowadzi do zbudowania. 3 mały lisek. Brak komunikacji. Musimy nauczyć się swobodnie rozmawiać z naszymi małżonkami. Jak możemy dać sobie nawzajem znać, co myślimy, jeśli się nie porozumiewamy? Księga Przypowieści Salomona, 20 rozdział, 5 werset poucza: Rada w sercu człowieka jest jak głęboka woda, lecz człowiek rozumny wyciągnie ją na wierzch. Nauka komunikacji jest procesem trwałym, trwającym całe życie i nigdy nie jest w pełni opanowana ani zakończona. Być może jedną z największych przeszkód w dobrej komunikacji jest nieumiejętność słuchania siebie nawzajem albo mówienie przed słuchaniem. Zastosujmy Jakuba, 1 rozdział, 19 werset do naszych relacji małżeńskich. Tak więc, bracia, moi umiłowani, niech każdy człowiek będzie prędki do słuchania, a powolny do mówienia, powolny do gniewu. Bóg może uzdolnić nas do przełamania tych barier i do tworzenia wspaniałych małżeństw, gdy przez wiarę uchwycimy się Jego słowa. Czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę za podążanie Bożą drogą, a nie własną w kwestii małżeństwa? Jest ona tego warta. W rzeczywistości jest to najlepsza okazja na tym świecie.